10. Książę Monako Albert II. Majątek 1 miliard dolarów. Odziedziczył majątek obejmujący m.in. nieruchomości, dzieła sztuki, kolekcje zabytkowych samochodów oraz udziały w kasynie w Monte Carlo. Książę uchodzi za jedną z najlepszych partii na świecie. Albert uważa się za obrońcę środowiska naturalnego i jeździ samochodem o napędzie hybrydowym. Monako na utrzymanie dworu wydał w 2017 roku około 53 miliony dolarów. 9. Książę Jan Adam II, Liechtenstein. Majątek 5 miliardów dolarów. Majątek księcia to nie tylko 400-letnia kolekcja dzieł sztuki oraz prawie 20 tysięcy hektarów ziemi w Austrii, ale przede wszystkim założona w 1970 roku Fundacja Księcia Liechtensteinu, która obejmuje prywatne firmy takie jak Bank LGT i Reichstech, muzea i liczne nieruchomości, m.in. zamki Vaduz. Fortuna monarchy szacowana jest na ponad 4 miliardy funtów, a majątek całej rodziny królewskiej wynosi prawie drugie tyle. Następcą Jana Adama II ma być najstarsze z czwórki jego dzieci, książę Alojzy. Posiadana fortuna całkowicie samofinansuje się, gdyż oparta jest na największej na świecie prywatnej sieci bankowej oraz bardzo dobrym systemie zarządzania rodzinnymi aktywami. Prywatnie Jan Adam II poślubił hrabinę Marii Kiński, a większość ich dzieci pracuje w rodzinnym biznesie. 8. Szejk Sabah IV bin Ahmed Al Sabah, Kuwait, majątek 11 miliardów dolarów. Wcześniej przez 40 lat był ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu. W 2006 roku wybrany na emira po chwilowym kryzysie władzy w państwie. Obecnie głowa rodziny Al Sabah, niezbyt lubianej wśród krajów Zatoki Perskiej, Kuwejt w 92% składa się z terenów pustynnych. Ropę naftową odkryto w 1938 roku. Eksport rozpoczął się 8 lat później, czyniąc z Kuwejtu jeden z bogatszych krajów na świecie. W perspektywie utraty głównego źródła utrzymania szejk prowadzi politykę zmierzającą do dywersyfikacji źródeł zarobku. Popularyzuje prywatyzację oraz przygotowuje kraj do ery ponaftowej. Zasłynął z hojności wobec obywateli z okazji święta wyzwolenia kraju spod okupacji irackiej sprezentował każdemu obywatelowi po 1000 dinarów, około 10 tysięcy złotych. W wolnym czasie łowi ryby na prywatnej wyspie u wybrzeży Omanu lub udaje się na polowanie do Somalii. 7. Król Wilhelm Aleksander, Holandia, majątek 12 miliardów dolarów. Najmłodszy europejski monarcha, pierwszy od 123 lat mężczyzna na tronie holenderskim. W kwietniu 2014 roku po abdykacji swojej matki, królowej Beatrycze, przejął koronę oraz królewskie kosztowności. Rodzina królewska jest największym udziałowcem, skupia w swoich rękach 25% udziału w państwowej spółce paliwowej Shell Oil, wycenianej na około 234 miliardy dolarów. Ponadto w skład królewskiego majątku wchodzi luksusowa kolekcja dzieł sztuki, biżuterii i antyków. Holenderska rodzina królewska za wszelką cenę stara się zachować wizerunek przedstawicieli wyższej klasy średniej, szczególnie w czasach dyskusji o sensie utrzymywania monarchii. Równocześnie Wilhelm Aleksander wraz z matką, gdy ta była jeszcze królową, brał udział w spotkaniach kontrowersyjnej grupy Bilderberg zrzeszającej międzynarodową finansjerę. Organizację zakładał książę Bernard, dziadek obecnie panującego króla. 6. Sultan Hai Hassan al-Bolkiah, Brunei, majątek 26 miliardów dolarów. Władca zamożnego mikropaństwa zamieszkanego przez 400 tysięcy obywateli. 90% krajowego PKB stanowi dochód z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, którym zajmuje się firma kontrolowana przez sultana. Władca wraz z rodziną i gwardią zamieszkują okazały pałac, w którym znajduje się 1788 pokoi, 257 łazienek i sala balowa dla 4000 osób. Ponadto w rękach rodziny jest kilkadziesiąt okazałych nieruchomości rozsianych po całym świecie. Imponująca kolekcja samochodów sułtana wynosi 6 tysięcy aut. Ponoć, żeby wyprowadzić któreś z głębi garażu, potrzeba nawet 1,5 godziny. 5. Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubaj, 30 miliardów dolarów. Emir Dubaju i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, najbardziej znany kolekcjoner koni wyścigowych, w swojej stajni ma ich już 68. Ponadto zainwestował w 38-hektarową farmę w Kentucky, w której odbywają się wyścigi.
Jest akcjonariuszem większościowym w Dubai Holding, który skupia akcje takich podmiotów jak m.in. Sony. W czasach Prosperity kupił luksusowy jacht Queen Elizabeth II za 100 milionów dolarów. Rozpoczął budowę okazałego parku rozrywki na przedmieściach Dubaju oraz zainwestował w hotel Atlantis, na którego otwarciu sam pokaz sztucznych ogni kosztował 50 milionów dolarów. Kryzys ostudził jego optymizm. Prasa rozpisywała się o efekcie Dubaju, a inwestorzy robią zakłady, która z zabawek jedynowładcy pierwsza pójdzie pod młotek. 4. Król Bhumibol Adulyadej, Tajlandia, 35 miliardów dolarów. Był najdłużej urzędującym monarchą świata. W 2014 roku obchodził 64. rocznicę koronacji. Władał krainą uśmiechu, jak nazywa się Tajlandię, choć znany był z tego, że sam nie uśmiechał się nigdy. Zyski czerpiał m.in. z inwestycji w ziemię uprawną, ale też pod inwestycje. Jego portfel skupiał udziały w największych tajskich przedsiębiorstwach, m.in. wielkim Siam Commercial Bank czy Siam Cement, drugiej co do wielkości największej państwowej firmie w kraju. W skład jego majątku wchodziły nieruchomości, którymi zarządzał i administrował Crown Property Bureau, sytuacja państwowa będąca komórką tajlandzkiego Ministerstwa Finansów. CPB jest podległe bezpośrednio królowi, ponadto tylko on miał wgląd w roczne raporty finansowe. Stąd na próżno szukać potwierdzenia, czy w skład majątku króla wchodziły liczne nieruchomości podnajmowane na cele turystyczne, czy też nie. Zdobycie informacji utrudnia ponadto fakt, że w Tajlandii obowiązuje prawo lese majeste, czyli zakaz dyskutowania o poczynaniach króla. Król zmarł 13 października 2016 roku. 3. Szejk Khalif bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi, 37 miliardów dolarów. Jest emirem Abu Dhabi i prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Włada obszarem, na którym znajduje się 10 część światowych zasobów ropy naftowej. Zarządza drugim największym państwowym funduszem majątkowym w Abu Dhabi. Wynosi on 627 miliardów dolarów. To jego imię nosi najwyższy budynek świata zlokalizowany w Dubaju. Początkowo miał się nazywać Burj Dubai, ale wskutek problemów finansowych Dubajczycy musieli zagryźć zęby i poprosić sąsiada o wsparcie. Emir Abu Dhabi bez słowa sprzeciwu wyłożył 10 miliardów dolarów na zakup 5-letnich obligacji. Szejk zdetronizował Abramowicza w ulubionej konkurencji miliarderów, licytacji na długość jachtu. Jego Azam, zacumowany u wybrzeży Abu Dhabi, ma 180 metrów długości, 6 pokładów i salon o powierzchni 550 metrów kwadratowych. 2. Król Abdi Allah ibn Abdi al-Aziz al-Sud, Arabia Saudyjska, 48 miliardów dolarów. Był jednym z nielicznych współczesnych monarchów absolutnych. Władał krajem, na którego terenie leżą dwa święte miejsca muzułmanów oraz 1/5 światowych rezerw ropy naftowej, z której sprzedaży Arabia Saudyjska czerpie 1 miliard dolarów dziennie. Na liście najpotężniejszych ludzi świata Forbesa w 2014 roku król Arabii Saudyjskiej zajął 8 miejsce, będąc najstarszym z całego zestawienia. Miał 89 lat. W skład jego majątku wchodził okazały pałac w Riyadze, prywatny jumbo jet z salą bankietową oraz jacht noszący jego imię. Na zamówienie króla powstała gigantyczna budowla Abraj Al-Bayt Towers w centrum Mekki. W budowie jest olbrzymi kompleks King Abdullah Economic City o wartości 86 miliardów dolarów i wysokościowiec Kingdom Tower w Dżudzie, który liczyć ma ponad kilometr wysokości. Mimo to król Abdullah uważany był przez Saudyjczyków za wyjątkowo oszczędnego. Zmarł 23 stycznia 2015 roku. 1. Królowa Elżbieta II, Wielka Brytania, majątek 75 miliardów dolarów. Określenie zamożności brytyjskiej królowej poróżnia monarchistów i powoduje duże rozbieżności w rankingach. Niektórzy uwzględniają wyłącznie jej majątek prywatny. Według najnowszego raportu The Sunday Times wynosi on zaledwie 330 milionów funtów, co umiejscowiłoby ją dopiero na 285 miejscu listy najbogatszych Brytyjczyków. Dodając jednak wszystkie dobra królewskie, które są do dyspozycji Elżbiety II i całej rodziny królewskiej, majątek może wynosić nawet 75 miliardów dolarów, czyniąc ją najbogatszym monarchą na świecie. W skład dóbr królewskich wchodzi m.in. Pałac Buckingham, rezydencja Balmor w Szkocji, Pałac Sandringham w księstwie Norfolk, Zamek May, posiadłość w księstwie Lancaster, a także stadnina z blisko setką koni wyścigowych. Kolekcja znaczków o wartości kilkuset milionów funtów okazała biżuteria, którą można podziwiać w Tower of London, a także liczne dzieła sztuki i zabytkowe samochody.
To już wszystko na dziś. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij go ocenić, skomentować, co o nim myślisz. A jeżeli chciałbyś być na bieżąco z nowymi produkcjami, zostaw bardzo proszę subskrypcję, a na pewno nie ominą Cię żadne nowe filmiki. Pozdrawiam, do usłyszenia następnym razem.